Tu Kazimierz, dzień dobry Państwu. Jestem na Arce Noego, to Muzeum Arki, replika w rzeczywistych miarach w Kentucky. I tutaj przed taką salką świat przed potopem, pre-Flood War. No i tam jest przedstawione na początku Pan Bóg stworzył świat i stworzenie świata w 7 dniach. Dzień pierwszy światło, dzień drugi, dzień pierwszy światło, dzień drugi wodę i firmament, niebo, dzień trzeci drzewa, dzień czwarty wszechświat, kosmos, gwiazdy, dzień piąty ryby, dzień szósty stworzył człowieka. Pan Bóg stworzył człowieka. I tu jest pokazane, jak wyglądał świat doskonały, perfekt. Tutaj, jak wyglądał życie człowieka, wyglądało. I tutaj. I ja tutaj przeszedłem całą tą ścieżkę edukacyjną. I jestem pod wrażeniem. Niektórzy. Tutaj taka babka na wózku inwalidzkim, zrobiłem zdjęcie przedtem, to z takim uwielbieniem patrzyła na te plansze o stworzeniu świata, że coś niemożliwego przeżyła i jakoś ekstazę szczęścia. I ja sobie teraz też tak myślę, rozważam swoje główce, czy te 7 dni, to co Biblia przedstawia, to jest prawdziwe. I dochodzę do wniosku, że ten, kto napisał w tej Biblii, ten Genezis, Księgę Rodzaju, to jest geniusz, to jest genialnie napisane. Astronomowie, mówił Bogdan, mój przyjaciel astronom, że astronomowie prawie w 100% wierzą w Pana Boga. I są religijny. Człowiek też, Bogdan jest też religijny. I im więcej astronomowie się dowiadują o wszechświecie, tym bardziej wierzą, że był tutaj stwórca tego świata. I ja też patrzę ze wzruszeniem na tą tablicę edukacyjną stworzenie świata. Patrzę ze wzruszeniem. Dlatego, że uważam, że to jest całkowicie prawda, że to jest całkowita prawda, że to jest tak schematycznie, w skrócie pokazane, te stworzenie świata. Wtedy nie, one były rozciągnięte na miliony, na miliardy lat. Trochę poprzesuwane w czasie, ale rzeczywiście takie etapy, które tu są pokazane, to są jak najbardziej prawdziwe i jak to się stało, jak to miało miejsce, to jest wielko, wielko zagadka. Proszę zobaczyć, dzień trzeci, drzewa, jestem miłośnikiem drewna i drzew. Dzień trzeci, czterne drzewa, korzenie, drzew, astronomia. Wszystko to jest przedstawiane naprawdę w sposób wzruszający, mocno wzruszający i robiący wielkie wrażenie. To na razie tyle, papa, bye bye. Dzięki Roman, że mnie tutaj przysłałeś, że mnie tutaj rekomendowałeś. Papa, bye bye.